Siemano, w kolejnym odcineczku. W tym odcinku postaramy się zdobyć jakiegoś środkowego obrońcę, dzięki któremu sprogresujemy i w Lidze Europy sobie lepiej poradzimy. Powolutku do przodu. Możemy jeszcze do Akademii pierw zajrzeć. Scout dostępny. To idziemy dalej do Afryki naszej. Tak, i pójdziemy sobie Zimbabwe, bo to zawsze memiczne było, pamiętam. I pójdziemy środkowego obrońcy chyba. No, okej. Obojętny jaki. Już słabszy scout. A dajmy do North America. I może... z wysp nawet możemy. Z Hondurasu. 9 miesięcy. Napastnik jakiś. Skipujemy i jakikolwiek napastnik z Hondurasu. Mamy takie ciekawe narodowości, jak sobie lecą ziomy. Zobaczymy, czy spokojnie się zgłoszą, czy coś. Na spokojnie kręcimy póki co. Turniej przedsezonowy. Z tym najsłabszymi, Ci nie nadajemy do lepszych. Jest standardowo od lat gramy z tymi samymi. Z Montpellier. Przywitamy się jak zwykle. Siema, co tam znowu? Kubarsi. Manchester City, spoko. Naszym składem, jak sobie poradzi w pierwszym 3-0. My się po nich przejeżdżamy. Kiedyś było jeszcze w miarę wyrównania, ale teraz już jest jazda po nich. Dobra, jeszcze się przewinę. Stop. Dobra. Zobaczcie, czy są dalej wolni zawodnicy. Co się dzieje? No tak. I wolnych trzeba zobaczyć. Są wolni jacyś. Okej, już miałem wolnych. Także ich podpisali. Byłby na przykład Tymek Puchacz. A wzięli ich już, okej. To szkoda. Zrobiłem błąd w takim razie. No dobra, trudno. A czekajcie, po wieku? Van Dijk kusiel z giga drogi. No, Devry. Nie, to nie po wieku, tylko po ocenie. Van Dijk, on jest fajny, też drogi. St. Just jest najbliżej, albo on. Okej. Strójk jeszcze jest. Może z nim porozmawiać, zobaczymy co powiedzą. Trzeba próbować. Pora jest słab. Czy mamy kogoś? Byśmy mogli jednego z nich się pozbyć. Mieli dwójkę stoperów z Holandii. On sobie nie radził w teorii, to możemy tak zrobić. Tak, spróbować. Co powiedzą? Nie chcę go. Tak. Co mogę dać? 15? Nie, to dużo. 13 i... 9%. 20, za dużo to jest. O dużo, za dużo dla nas to. No więc możemy jeszcze raz. Tak, ocenę. Po St. Justa pójść. Porozmawiać z nimi. It's a chance. Może fullbacks mamy. Aning z jego szczęścia jest tak słaby. Ja spróbuję Aning. Dycha. I 15%. Zobaczymy co powiedzą. O, nic i 21, to jest bez szans. 12, zobaczymy co powiedzą. Zerwam od razu. No i to ma jakiś sens wtedy. Spróbujmy tak. 13,5, co powiedzą. Okej, muszę o tym pomyśleć, no spoko. No jest dużo pieniędzy, ale za dużo pieniędzy nie mamy, to jest właśnie problem. To jest właśnie problem. 2-1 przegrywamy z Deportivo Alaves. Zamykacz Ligi Hiszpańskiej nas pyknął, więc nieźle. Okej, co tu się dzieje? Aning, accept, Oman, delegate, one year bez niczego, quarantine, akceptujemy Jagiellonię. Okej, i co tu jest? Zaakceptowali to. Mega. Crucial oczywiście, że tak. Ej, to zajebiście, że to zaakceptowali. Nie wiem, 4 lata git. Już z 2 lata grania na luzie ma. Wszystko może zostać, tylko to bym sobie dodawał lekko. Dawaj, no 11 zejdź chociaż. 13. Dużo trochę byku. 11, 100. 13 dalej. No dobra, niech będzie. 12 damy i git. Jednak to jest ziomek z większego klubu i tak schodzi z wynagrodzenia, więc okej. Okay. Tak, tak. Trochę z tego zejdzie i git. Co 23 damy? Ja pierdolę. A mistake. Dobra, chuj, już trudno, ale... tragedia. Nie wiem, jak to się przyłączyło, gówno jebane. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z tego powodu. Dobra. Dobra. Gramy z hamburgerem. Puszczamy taki skład dalej, nie ma co myśleć. 1-1 w dupę z tym. Whatever, jak to się mówi. What kurde ever. No to już liga się zaczyna. Jak wygląda nasz skład teraz? No, Sanjus wchodzi zamiast... No zamiast niego zagra. On ma nogę prawa, prawa. On jak miał nogę? Ewa, okej. Okay. 3 słabsze, 5 słabsze. No tak, zagrać prawa, lewa. Ty na ławę tutaj idzie, zamiast niego. Tak. Chcę Oman, niech będzie na ławie. No nie, Oman nie musi być na ławie, on zaraz odejdzie w sumie. A zamiast Korena może być na ławie on. Teraz tak, trzeba zobaczyć. Środek obrony, no mamy tego ziomka. Na prawą mamy, na lewą mamy tego drugiego. Spoko, środek pola, raz, dwa, trzech zawodników, spoko, po dwóch mamy. Nie mamy rezerwowego napastnika, to będzie trzeba się zastanowić nad tym. Ale kogoś wypożyczymy standardowy, będzie git. Andrzej odchodzi jako duży plus. Jeden i drugi niech zabijają. On to jeden z największych zawodów w tej karierze, więc niech spieprza. Mam zrobić tak. 6 milionów mam, dobra. Akceptujemy. Więc tak, szukaj zawodników. For loan. Że byli free agenci. Atakujący ST. Zobaczymy. Te 71 jest. Drugi ma 70. Coś powyżej się znajdzie. 7-1 był. Coś tego typu się znajdzie na spokojnie. Dobra. Trochę jest zabawy z tym. I oczopląsu można dostać. No ale 7-1 jest póki co najlepszy na pewno. Więc zobaczymy, czy stąd weźmiemy, czy wypożyczymy kogoś. O drugie 7-1. Ciekawe. Czyli Austriak i Niemiec. Dwóch Niemców nawet. 7-1 ma. Dobra, a teraz for loan. Zobaczymy. 7-4 już jest. Pójdziemy po niego, zobaczymy, czy będzie chciał jakieś normalne pieniądze. Basic. 2 lata. Git. No i git. To akurat plus wtedy. Jak będzie rezerwowy napastnik taki, to sobie poradzimy już. Formów 7, nie no, ale delegate 12, no i tu musi być 8700 minimum. Dajcie sobie, kupiłem kolejnego środkowego obrońcy na luzie. Oman idzie do Mets, spoko. Fajny klub, nie wiem czy tam za dużo pogra, ale może się rozwinąć. O i przychodzi na pasy rezerwowy, zajebiście. Przychodzi taki ziemniak, a przydatny ziemniak, więc spoko. Tak. Dobra. Niech wejdzie w sumie tutaj na ławę, on tam ma jakieś transferowe problemy, więc bum. 1-0, Paula strzelił. Spoko. Spoko loko. Fajnie, że zaczynamy wygraną, to jest najważniejsze. Teraz tak, bym poszedł do Akademii. Wziął tego najstarszego. Jak przejdzie do nas, sobie posiedzi. No i goalkeeper też niech będzie, bo w sumie dupy to mam. Okej, i tak nie gram tych turniejów. Dobra, są jakieś skauci już? Jeszcze nie ma, okej. No i co tu się dzieje? 7700 dalej, tutaj to nie. Jak się porobi, zobaczymy. Czy coś się zmieniło? Nie no, Pauli nie oddajemy, nie ma opcji. Ale jakby i dziesiątkę dali, to nie ma opcji, że Pauli dajemy akurat. Dobra, z Ajaxem. No i to jest teścik dopiero. Gram od razu od buta i zobaczymy, czy to jest znane. 2-0. I o to chodzi. Chyba przeskoczyliśmy w końcu ten poziom, który powinien być. O ile to nie jest taki wypadek przy pracy, tak? Był to pierwszy taki i ostatni. No, mam nadzieję, że nie. Oj, oj, oj. Oj, oj. O co chodzi? A tak, mogę zobaczyć. 100 za niego zapłacili. O chuj, jak 100 za niego zapłacili, to luz, nie? A mega dziwne. Myślałem, że jest taka raczej nielogiczna klauzula, ale no spoko, jak za 100 daje to luz, nie? Mogusz, Rikow z bramkami, no spoko. Tylko serio odejść zostaje to z beka. No dobra, nie? Ile mamy siana? 85 milionów, no dobra. Idziemy tutaj, no kogo? Van Dijk'a bierzemy? No ale ten Duran, on fajny grał nawet. No dobra, no się trochę perspektywa zmieniła. Szukam napastnika, search. Napastnik, nie for loan, tylko any. Holandia może, zobaczymy czy mam jakiegoś napastnika z Holandii dobrego. Okej. Nie no, tak głupy nie wydamy, ale tak koło 80 oceny. Darling jest, to nie? Depay też nie. Mega, nie. Hakpo. Okej. Roslin. Piroe. Zirkse. No Zirkse to ciekawy napastnik. Kurde. Nie wiem w sumie. No tutaj z holenderskich nie za bardzo mi pasują. Może z Belgii jest jakiś ciekawy. Belgium. Jakiś taki, mówię, 80. No on jest ciekawy, ale jest starszy już trochę. No Penda to jest Cox akurat, ale no on już trochę za wysoki poziom. No średnio. Może nie Belgia, to wtedy Francja może. Może mają jakiegoś napastnika ciekawego? Zobaczymy. Okej, jakiś dziwny. Edward. Eketika. On jest taki napastnik, którego szukamy raczej. Też nie. Kolomwani. Czy Kalimwendo? Kurwa, jakaś mucha tu lata. Kolomwani to jest tego typu napastnik, ale za duże pieniądze będzie chciał. Mateta. O Mbappé, nie. No trzeba popatrzeć, bo mam teraz Husiana, trzeba takiego kogoś logicznego kupić. Tel. Za dużo pieniędzy już ma. To węł, jakiś dziadek już. Łachi, tak średnio, czekajcie. Tak by zrobić tak. Napastnik z... Czekajcie, z Premier League, nie? Z ligą, ok. Bym poszukał z ligą napastnika. Bo i tutaj nie zarabiałem aż tyle. Korea to nie, ale czekajcie, żeby nie był aż tak stary. To od razu zmniejszmy do 29. I nie od 16 będą jakieś kasztany, tylko od 18 niech będzie. Bomba nie. Kutrony, Daka, nie. David, ok, to jest ciekawy pik. No ten Duran niby, nie? Mamy go na liście, on sobie jakoś radził. Eketika też jest spoko, ale no to nie jest tego typu zawodnik. Farias. Ok. Hakpot ugra, dobra. Okej. Co to jest? Nie znam go nawet. Nie. Mofi. Mofi to jest taki strzelec. Takie stańczy Kautadze. Też to jest ciekawe. No mi Kautadze też jest ciekawy zawodnikiem. Meka. Tak w hit. Orban. Średnio. Byliśmy go nawet w karierze. Graliśmy właśnie Olimpikiem Lyon. A ligę? Jakaś liga może być. Portugalska nie. Hiszpańska też nie. Poszedł w tą ligę. Popatrzę, czy jest jakiś zawodnik ciekawy. Też można wycelować kogoś ciekawego. Gdyby był ktoś solidny, to idealna liga, żeby stąd wziąć kogoś. Czudkla. Ciekawy, ale no nie, za słaby. Trzeba z takich sąsiednich lig brać, bo tutaj będą mniej zarabiać, to jest też plus duży. Co jak nie tu, to jeszcze są zaplecza Premier League. Stąd. Oni też dużo zarabiają, trochę sensu. Z lig tu nie. Z Bundesligi no jeszcze ma sens. Bayer. Burkhardt. Kucio. Dobra, trzeba trochę porozglądać się, no co? Konate, ale Bayern nie gra, to nie. Ninja. 80 trzeba liczyć, 82 jest Kamakka. Thomas. Traore. Niby są, ale nie do końca, tacy jakich byśmy chcieli. Sesko to wiadomo. No mamy paru zawodników, to możemy luknąć, co tam się dzieje. To tak. Transfer hub. Po ocenie możemy. Tak. No i co, no Timber jest fajnym zawodnikiem, tak ogólne. A tak to z napastników David albo Bobby są fajne. Dobra, za Davida trzeba 45. Identyczna cena, można powiedzieć. Mikał Tacy trochę mniej zarabia i ma ciekawsze... No nie wiem, czy ma ciekawsze w sumie. David taki bardziej uciekający. Ten zawodnik Farias, on mega fajnie wygląda. I kusi trochę. Ten David to będzie taki... Ile jest strzelania 8-2, 8-2, ten ile ma 8-2, ten 80. Nie, to ktoś z nich chyba. Michał Tadze rok młodszy jest w sumie i mniej zarabia, bo ma jakiś sens większy. Lepiej podaje, dribbling też ma trochę lepszy, fizycznie lepiej. No pójdziemy po niego. Zobaczymy jak się dogadamy. Co damy? 4 dychy, 15%. Co powiedzą? 66, dużo. 45 możemy dać. 10%, 58, dużo. Nadal. 46. O, ok. Dobra, ale czekajcie. W takim razie... Zobaczmy od razu, jakbyśmy z nim pogadali. Okej, nie chcę. Fares sporo tańszy jest, ma tylko ceny niżej. Porozmawiajmy z nimi. Zobaczymy. 4 dechy równe po prostu. 57, ok. Może być ten procent, ale 4 dechy. 46. Nie, nie ma takiej opcji. Musimy dać 41. 1. Zobaczymy co pokazam. 45. Za dużo to jest mordo. 42 to moje ostateczne. Już więcej nie dam. Ok. Są dwie opcje. 42, czyli 2 więcej, równe z tym praktycznie. No są mega podobni zawodnicy. Ma więcej styli gry ten. I trochę mniej zarabia. Ale zobaczymy. Pierwszy zobaczymy, czy się zgodzi na niższą pensję. No kluczowe oczywiście, że tak. Na 5 latek od razu. Bez klauzuli. No zrobił tak. Daj ci nawet bańkę, tylko żebyś zjechał trochę. To jest zbugowane może. 3 dechy to jest dużo. U nas to jest bardzo dużo. 22 niech będzie i to jest taki... 30 to jest dla nas za dużo. No to jest bardzo dużo u nas. No to wiemy, że poszedł już. Nie musi nam tego pokazywać, więc spoko. Dobra. Po ocenie bardzo dużo, no pogadamy z nim, może on tak logicznie będzie chciał podejść do tego. No kluczowy, na pewno. Też taki między pozycjami jak Bogusz, to jest taki chyba zawodnik 1 do 1 mi się wydaje, jak on do naszego stylu gry powinien pasować. No i co, bym dał ci 20 i bańkę po prostu. Co powiesz na to? O, okej, no i tu ma już większy sens to jest. Dam ci 21,5. 23,5, ok. Ale już bliżej to jest na pewno. Na 21,5 jeszcze raz. No, to zróbmy tak. Tylko tu zjeżdżamy ci sporo. Tak możemy zrobić. Ok. Jak za bramki to spoko. Jak ktoś dał 100 za Bogusza, to jest hit. Mamy za Fariasa 4 dychy i zajebiście. Mamy teraz tak, skład. Wchodzi Farias. Na ławę wchodzi Stan. Teraz tak. Środek obrony. Mamy nam tego. Lewa obrona ok, prawa ok. Tak, jakby zrobić środek pola. No byśmy mogli jednego dobrego do środka pola mieć, albo na po jakiegoś koksa. Patrzcie, taktik. Edit taktik, player roll. Zobaczmy czy on się... No fałszywa 9 to jest jego rola. Albo advance. Nie no, fałszywa 9 to będzie spoko. Tak grał na początku Bogusz u nas i to działało, więc spoko. Trzeba spojrzeć na ten skład jeszcze raz i pomyśleć, co najlepiej by tu zrobić. W teorii bramkarz też by mógł być lepszy, no? A bramkarz dobrze u nas sobie radzi. No zaraz Pauli może ktoś się znaleźć. O, mega dobry. Ile mamy siana? 47 milionów jeszcze. To jest bardzo dużo pieniędzy. To jest tak, patrzymy, overallowo. No on przeszedł już, możemy go usunąć. I tak był, on akurat był za mocny mimo wszystko. Van Dijk, no nie, ale taki obrońca. To miało sens już, nie? Tam bardzo dużo zarabia, to już nie ma sensu. Ale Kenneth Taylor. To brzmi jak plan. Chcę zrobić tak, midfielders. Tak, z powrotem. I 2 dychy. 35 to nie. Ale... Tak, 21 i on. 35 to dużo za dużo, mordy. Pojebało was trochę. 25 jeszcze ujdzie. To kurwa za dużo mi się i tak wydaje. Pan Eke. Nie. Nie mam nikogo takiego, kogo byśmy chcieli, więc spoko. Ciśniemy dalej. Co, zgodzili się? Nie, pogadajmy z nimi. Ich tutaj posrało trochę. 18 on. 26. 20. 26, no nie. 22 co najwyżej. No nie. Już mówiłem. No 22 więcej. To jest maks co mogę wam dać. Nie, to nie gadamy z nimi już. Nie ma co się męczyć teraz z jednymi debilami. Dupie ich mam. Możemy zrobić tak, szukaj. Tak. Transfer listed. Pozycja mid, cam i powyżej 18. Nie mamy nikogo. CM. Czyli dobry, nie, jakiś kasztan, to nie mamy. Nie chcemy listę, tylko chcemy mid, cam, obojętne i Holandia. Netherlands. Zobaczymy, czy mam jakichś kamów ciekawych. Szkoła 80. Kluivert. To dużo zarabia, ale ogólnie to ciekawy typ. No Simons to wiadomo, że z koksem. Stanks. Stanks też ma szansę dobrą. No on jest spoko. A nie na tyle, że może tak się podniecił, żeby go brać. Z Belgii zobaczymy. Deketelar, ale już dużo większe pieniądze są. Mamy około tych 8 dych, ok. Dwóch mamy. No, też średnia. Czekajcie, co? Niemcy zobaczymy, czy ktoś ciekawy jest. Tak, żeby spojrzeć i myślałem, że to wiara jest, więc śmieszne, że taki ziomek tutaj gra, no ciekawe. Nie mam tak w głowie nikogo, kogo byśmy mogli mieć. A w sumie możemy zrobić inaczej. Nową ligę. No właśnie, bo z ligą to jest taki ciekawy trop. Pozycja cam. No tak powyżej 19. O i koszta jest ciekawym cam. To jest taki dynamiczny ziomek, co lubimy. Czerwi, no nie. On też jest ciekawy. Trzeba zobaczyć. O! O, ten jest ciekawy dopiero. Dodamy go. Gohoho. Ten też jest ciekawy. Chyba nie. To jest fajne, ale to jest pajerzewiec bez szans. Milot. Ciekawe. To nie. Mamy paru tam ciekawych, możemy pójść na tą transferową. Okej. Okay. Dobra. Tak. Tego ziomka chcą od nas. 3,5. Nie, no jak oni chcą, to 6 i 4,5 to jest minimum. Teraz tak. Tak. Lecimy z Kama, trzeba znaleźć. Dobra, przewijamy tych napastników, mamy Kamów. 8-3 tutaj mamy. Ok, to są wszyscy, tak? To czekajcie, przewiniamy tak. Jedno w dół. Tak, dobra, mam tego. Ok, to są wszyscy. To ten nie, dlatego możemy wywalić od razu. Żeby nie zaśmiecał. W ogóle powinien się trochę powywalać tych zawodników, bo gówno tutaj widać. Tego też. On nie. Tego możemy wywalić, tego też możemy wywalić. Jego możemy wywalić. Tila też. Jego też. Nocząg jest za słaby już. Dobra. I mamy tutaj parę zawodników. Zrobimy tak. 1, 2, 3 typów mamy w sumie główny. Okay, każdy z nich podobny jest ogólnie. To jest taki bardziej do cofnięcia. To jest taki pół na pół. To jest taki bardziej do przodu w sumie trochę. To jest jeszcze szybki, fajny. A też zarabia najwięcej. Teraz tak, wiekowo są podobni. On jest najmłodszy, on ma najwięcej oceny. On 40 i mniej kosztują. Okay. No ten za dużo zarabia. To albo ten. Więc możemy pierw pójść po tego. Porozmawiać z nimi. Zobaczymy co powiedzą. No tak. Player swap. Midfielder. To jest Paula tylko. Korena. Korena nie chcemy. Halilowicz by mógł wtedy odejść w teorii. Więc możemy zrobić tak. I 35 powiedzmy. Zobaczymy. Ok. Czyli oni chcą dużo więcej pieniędzy za niego. Porozmawiamy z nimi. Tak, swap. Midfielder. Firma wingera jakiegoś chyba nie. O jego mamy. No dobra, niech się siedzi na dupę akurat. I lecimy w dół. Halilowicz. I 25. I procent damy wam jeszcze. Z tyle damy. Zobaczymy co powiedzą. 38%. Halilowicza nie chcą. 38 to jest dużo. Ale 28% może być. 33 też dużo. Co, jak równą 30 to się można zgodzić. Okej. I trzeba z nim porozmawiać, zobaczymy jak teraz wyjdzie. Dobra, no Crucial to wiadomo, Paula na ławę zejdzie. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Paula sobie spoko radził, ale no, trzeba no lepszych mieć zawodników. Możemy kurde go 8-7-2 biegać cały czas. Chciał w 15 się zmieścić. Może także gole, 25 bramek, dostajesz bańkę. Co na to powiesz? 22, ok. No do 2 dychy możemy lecieć. No i git. I kolejny dobry zawodnik do przodu, no. Gboho, Jan Gboho. Spoko loko. Co robimy tak? Skład. Team management. Paula Gboho wchodzi. Jest tak, Paula na ławę zamiast Halilowicza. Halilowicz tutaj. Teraz tak musimy zrobić. No co, środek obrony. No mamy, no. Mamy 2 zawodników. Z git. Lewą obronę mamy tych prawą tymi ziomkami. Środek pola. No mamy. Kurwa, czemu to idzie w dół? Że zaraz szało dostanie, jaka ta gra jest zjebana. No nie wierzę po prostu. Dobra, mam 4. OK. No SPO mamy. I napastników też mamy rezerwowego ziomka. Tak, zapisujemy. Teraz wrócimy jeszcze raz do tego. Taktyka. Tak, wchodzimy. Player role. Tak, ty tak możesz być, możesz build up. Tak, Shadow Striker, czy kto? Shadow Striker chyba najlepiej. Box to box, playmaker. Box to box, ok. Jak to wygląda with ball? Ok, bo on leci do przodu, ten zostaje na fullbacku. Ok, a ci będą wracać w razie, że ten... No ok, to wygląda tak, to fałszywa dziewiątka, ok. Cofa się z tą wrzutką, spoko, no może być, tak? Jakie są oferty? Więc tak, jak chcecie go, trzeba trochę więcej pieniędzy do niego zabulić. Tak mało to ja nie chcę, mordy. No ty, jak za piątkę dojdziesz, to dojdziesz. Najwyżej sobie weźmiemy nowego środkowego obrońcy i luz. Dla mnie to ludzik akurat. On jakiś super nie był, więc spoko. A no co, w tym odcinku to tyle. Jak się podobało, zostawcie lajka, komentarz i subskrypcję. Polecam inne odcineczki i tyle no. Na koniec meczyk. Zobaczymy, jak symulacja wyjdzie 1-1, więc średnio. I dzięki za oglądanie. Yo.